Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Andrzej Ziemiański. Wirion. Legenda miecza. Część pierwsza. Krew. Czyta Grzegorz Pawlak. Produkcja Audioteka. Rozdział pierwszy. Rzeźnia stała na wzgórzu. Daleko od zniszczonej wsi. I tak jak ona sprawiała wrażenie od dawna opuszczonej. A jednak coś tutaj było nie tak. Jakiś drobny, nieuchwytny, na pierwszy rzut oka szczegół sprawiał, że to miejsce wyglądało inaczej. Co stanowiło różnicę? Muchy, powiedziała Aja. Tu się roi od much. Jej siostra Zaina, jakby spodziewając się, że nawet tu, na podejściu owionie je zapach gnijącego mięsa, zmarszczyła nos. A dlaczego much nie ma w zagrodach? Wieś już dawno zniszczyli. Nikt nie mieszka i nic tam nie ma. To niczego nie tłumaczy. Włączył się do rozmowy Elmo. Nie mógł zrozumieć braku logiki u swoich dwóch starszych sióstr. Skoro wieśniacy uciekli już dawno, to przecież nie było ludzi do obsługi tak wielkiej rzeźni. Musiała zostać zamknięta dokładnie wtedy, kiedy w chałupach poniżej zabrakło już mieszkańców. Dlaczego więc tam nie ma rojów much, a tutaj są? I to w nadmiarze. Chłopak sięgnął do juków swojego muła i wyjął z nich gruby, dobrze obrobiony i dobrze utwardzony kij. Nie za długi. Taki w sam raz, żeby nie budził skojarzeń z bronią tłuczną, a jednocześnie nadawał się do bijatyki. Szczególnie z zaskoczenia, kiedy nagle wyjmie się taki argument z pleców, i uniesie nad głowę. Nie idź tam, Aja poruszyła się niespokojnie. Nie idź, Zaina natychmiast poparła siostrę. Tu w ogóle jest coś dziwnego. Po co tak wielka rzeźnia w małej wsi? Po co w ogóle rzeźnia na wsi? Akurat w tej kwestii miała rację. Przecież chłopi bili swoje zwierzęta od razu na drzwiach swoich obór. Tak wielki budynek im niepotrzebny. Ale wyjaśnienie mogło być proste. Rzeźnia służyła pobliskiemu, również opustoszałemu teraz miasteczku. Po prostu to była tańsza siła robocza, no i rzeka w pobliżu, więc koszt transportu mięsa prawie żaden. Elmo ścisnął swój kij mocniej w dłoń i ruszył w stronę ponurej budowli. Nie cierpiał na dopiekuńczości starszych sióstr. Owszem, obie dbały o niego i chroniły jak mogły, ale jeszcze chwila, a wychowają go na dziewczynę. Nie ruszaj, nie dotykaj, nie interesuj się, nie ryzykuj, a na widok obcego opuść oczy i pochyl głowę. Nie doczekanie. Zanim szarpnął za skrzydło drzwi, mocno już nadgryzionych zębem czasu, odruchowo wziął głęboki wdech. Niby wiedział, że niewiele mu to pomoże. Ale chciał się przygotować przynajmniej na pierwsze uderzenie fetoru. Kiedy jednak udało mu się przesunąć wielkie wieżeje, ze zdziwieniem stwierdził, że z mrocznego wnętrza nie dochodzi nawet cień woni zepsutego mięsa. No, może coś tam. Nie. To na pewno nie zgnilizna. Ale coś było. Jakiś ślad zapachu, jakiego na co dzień raczej się nie czuło. Co to może być? Wytrzeszczał oczy, ale to niewiele dało. Przed chwilą stał w pełni słońca i teraz był jak oślepiony. Dopiero kiedy opuścił głowę, udało mu się dostrzec granatową z pozoru ciecz na posadce. Znowu pociągnął nosem. Nic. Tu na pewno nic się nie psuło. A ta ciecz na podłodze to. Krew. Aż go zemdliło. To była ogromna kałuża krwi. Muchy wcale nie zleciały się, czując padlinę. One piły świeżą krew. Elmo podniósł oczy, które już powoli przyzwyczajały się do ciemności. Na tyle przynajmniej, żeby rozpoznać, że kilka kroków od wejścia na wielkim rzeźnickim haku wisi człowiek. I to rozpłatany czymś od szyi aż do podbrzusza. Co gorsza, na ile Elmo się na tym znał, to nie było ostre rzeźnickie narzędzie. Raczej tępawy miecz, bo mimo ogromnej rany, wnętrzności nie wylały się na zewnątrz. Tylko krew musiała buchnąć z całej siły. Kto jednak powiesił rannego na haku? Tego nie sposób rozstrzygnąć. Stojąc w tym miejscu, Elmo zdławił odruch wymiotny i ruszył w głąb rzeźni, usiłując ominąć kałużę, która ciemniała pod jego nogami. I co? dobiegł go okrzyk zainy z zewnątrz. Co tam jest? Ludzie chciał odkrzyknąć, ale powstrzymał się, bo chyba nie o to chodziło. Z kolei odpowiedzi nieżywi ludzie, jego siostry mogły nie znieść w spokoju. Bo właśnie dostrzegł dwa następne trupy. Jeden miał rozpłatane gardło, a drugi paskudną ranę w klatce piersiowej. Wyglądało to jakby ktoś wbił mu ostrze w płuca, ale niedostatecznie głęboko i szarpnięciami poszerzał otwór wejściowy. Kilkanaście kroków dalej leżały czwarte zwłoki. Tym razem mężczyzna musiał się bronić lepiej niż poprzednicy. Na jego ciele widniało kilka ran znamionujących długą i uporczywą walkę. Prawa ręka nieboszczyka została ucięta powyżej nadgarstka. Obok też po raz pierwszy Elmo dostrzegł porzuconą broń. Długi miecz z potężnym jelcem. Pochylił się, żeby zerknąć na klingę. Była czysta. Na ostrzu miecza zabitego mężczyzny śladów krwi nie dało się zauważyć. A może znajdziesz tam coś do jedzenia? krzyknęła, czekająca przed rzeźnią Aja. Może nie całe mięso zgniło i da się coś odkroić? Elmo znowu poczuł szarpnięcie mdłości. I to perfidnie tylko dlatego, że odruchowo chciał odkrzyknąć wszystko jest świeże, ale nie wiem, czy smakuje ci ludzina. Kretyński dowcip, podsuwany przez coraz bardziej skołowany umysł, który nie radził sobie z oceną sytuacji. Skup się, łajał się w duchu. Spróbuj myśleć racjonalnie. W porządku. zawołał pod adresem swoich sióstr, wyłącznie żeby je uspokoić. Potem ruszył dalej, napotykając kolejne zwłoki porozrzucane wzdłuż głównego przejścia budynku w najdziwniejszych pozach. Tutaj już wszędzie walała się broń. Miecze, wojskowe noże, sztylety, a nawet mocno zakrzywione, ostrzone po obu stronach sierpy. Kim byli ci ludzie? To na pewno nie wojsko, choć paru z nich miało na sobie elementy armijnego wyposażenia. Na zwykłych bandziorów jednak to oni również nie wyglądali. Ogolone gęby, przystrzyżone włosy, porządne, wcale nie bardzo brudne rzeczy, które mieli na sobie. Jacyś najmici? Z drugiej strony nie leżeli tak, jak powinni leżeć pokonani najemnicy, którzy stanowili oddział i znali komendę. Elmo nie znał się na wojnie, za to długo pracował w koszarach i nasłuchał się żołnierskich opowieści. I wiedział z nich, jak wygląda pobojowisko. To proste. Żołnierze walczą w szyku, a nie pojedynczo, bo tylko to ma sens i dlatego tworzy się oddziały. Polegli leżą więc w grupach, a nie jeden w odległości kilku czy kilkunastu kroków od drugiego, jak to miało miejsce w tej przeklętej rzeźni. Kiedy zwłoki żołnierzy leżą w sporych odległościach od siebie? Tylko wtedy, gdy oddział rozsypie się w ucieczce. Ale przecież goniący to nie idioci. Ze wszystkich sił będą dążyć do okrążenia, odcięcia drogi ucieczki. I znowu skupią swoje ofiary w jednym miejscu. No właśnie. A tutaj? Dlaczego ci ludzie leżą porozrzucani w dużych odległościach między sobą? Dlaczego zwycięzcy nie otoczyli ich, nie przyparli do ściany? Czy jest racjonalne wytłumaczenie? No jest. Elmo aż się uśmiechnął bo myśl, która przyszła mu do głowy, choć racjonalna, wydawała się zbyt absurdalna. Tak by leżeli, gdyby ich wszystkich atakował tylko jeden człowiek. Przecież on by ich nie mógł ani otoczyć, ani przyprzeć do ściany. Zabawne. Chłopak naliczył dotąd już siedemnastu martwych najemników. I jeden człowiek? Ha, ha, ha. Nie mógł zastanawiać się dalej, bo ciszę, naznaczoną bzyczeniem much, przerwał jakiś nienaturalny dźwięk. Elmo skoncentrował się, unosząc swój gruby kij. Co to było? Jakby stłumione piłowanie? No, ale to przecież rzeźnia, a nie tartak. Coś tu jednak hałasowało. Elmo otrząsnął się, nagle czując chłodny powiew. E tam. Po prostu wiatr wieje i szarpnęło jakąś okiennicą, czy co tam? Chłopak powoli ruszył dalej. Zwłoki, które leżały za wielkim stołem do patroszenia, sprawiły jednak, że zatrzymał się znowu. Mężczyzna został prawie przecięty na pół. I to nie rzeźnickim toporem, ale najwyraźniej mieczem. Jego oprawca ponawiał uderzenia raz za razem, jakby chciał potraktować przeciwnika jak wieprzka, którego tusza nie mieściła się na wózku i wymagała rozpołowienia. Okropny widok. Ale tuż obok leżała broń ofiary. Elmo schylił się po chwili wahania. Miecz nie był tak krótki, jak typowa broń piechoty, ale nie miał też przesadnie długiej klingi, jakie woleli oficerowie. Ostrze wydawało się akurat, w sam raz. Bardzo by mu się taki miecz przydał, a nigdy nie było go stać. Stać, dobre sobie. Nigdy nie mógł nawet marzyć o podobnej broni. A tu, na terenach pogranicza, kto zwrócił uwagę na jego rzeczy? Tym bardziej, że miecz był łatwy do ukrycia w jukach. Ale czy wypada okradać trupa? Zganił się w myślach. Ta głupia, pieprzona moralność, którą wpojono mu do głowy, te debilne zasady, honor i przyzwoitość. Dawno już powinien uświadomić sobie, że nie ma zasad. Poza jedną: przeżyj za wszelką cenę, nie licząc się z niczym. Elmo przyjrzał się klindze. Była czysta, lśniła kusząco nawet w półmroku, który tu panował. Jak to możliwe? Ciała najemników zostały poranione, pocięte, ich odzież skąpana we krwi. Ta sama krew dosłownie zalewała podłogę. Trudno było znaleźć suche miejsca, żeby przejść, nie mocząc sandałów. A tu na ostrzu miecza nie dostrzegł nawet jednej najmniejszej czerwonej kropli. Jakim cudem? Nikomu z zabitych nie udało się nawet drasnąć przeciwnika, który ich zabijał. Ani jednemu? I znowu skądś z bliska dobiegł go odgłos, jakby piłowania czegoś tępym narzędziem. Elmo przełknął ślinę. Przerzucił swój kij do lewej ręki, a zdobyczny miecz chwycił prawą. Powoli ruszył do przodu, usiłując nie hałasować, ale też i nie wdepnąć w kałuże krwi. Nie dlatego, żeby się brzydził, tłumaczył sobie. Tylko dlatego, że śliskie i można się przewrócić tajemniczy dźwięk rozbrzmiewał coraz głośniej już nie przypominał piłowania bardziej charkot czy coś w tym stylu czyżby ktoś pozostał przy życiu jakiś ranny potrzebował pomocy elmo przyspieszył kroku ale zaraz przystanął zaskoczony dziwne odgłosy najwyraźniej dobiegały spod stosu parcianych worków do transportu zgromadzonych pod ścianą elmo domyślił się co jest przyczyną hałasu to nie było piłowanie to nie było rzężenie rannego ktoś ukryty pod stertą płótna po prostu głośno chrapał chłopak nachylił się i podniósł kilka worków nie wystarczyło. Ktoś zakopał się znacznie głębiej. Dopiero zdjęcie i odrzucenie na bok prawie połowy stosu ukazało śpiącego mężczyznę przytulonego do wielkiego, skórzanego bukłaka, a charakterystyczny zapach jednoznacznie wskazał przyczynę tak głębokiego snu. Facet był po prostu pijany w sztok. Zresztą w tym wypadku dla własnego dobra. Tylko to, że się nawalił, sprawiło, że przeżył całą tę jadkę, która tu się rozegrała, bo nie obudził się i nie ujawnił tym samym swojej kryjówki. Szczęściarz. Elmo przyjrzał się pijakowi. Starszy gość, z rzadkimi, siwymi włosami, spiętymi w mały kucyk za głową, barczyste ramiona, stare blizny na rękach, dość czysta tunika, wcale nie najtańszego sortu. Potrząsnął śpiącego za ramię. Raz, drugi, potem mocniej. Chrapanie urwało się nagle. Co? Co? Mężczyzna otworzył oczy i powiódł nimi błędnie po otoczeniu. Co tu się stało? Obcy dopiero po dłuższej chwili zogniskował wzrok na najbliższej kałuży krwi. Nie wiem. Powiedział i zabrzmiało to szczerze. Najwyraźniej naprawdę nie miał pojęcia i przespał spokojnie wszelkie dramatyczne wydarzenia, które się tutaj dokonały. Elmo tylko westchnął. A ty? zapytał, siląc się na cierpliwość kim jesteś? Starszy mężczyzna popatrzył mu prosto w oczy. Nie wiem, wyznał. Karczma położona w pasie przyfrontowym na zapleczu atakujących wojsk nie należała do miejsc szczególnie bezpiecznych. Takie okolice w czasie wojny przyciągały szubrawców najróżniejszego autoramentu od zwykłych bandziorów przez złodziei, maruderów, dezerterów po znaczniejszych przestępców, którzy uciekli z metropolii, pragnąc ukryć się właśnie tutaj. Tam, gdzie wojsko obejmuje zwierzchnictwo nad danym terenem, władza cywilna słabnie, niewiele ma do powiedzenia i prawie nic nie może zrobić. A armia przecież nie po to jest, żeby łapać rabusiów. Żandarmi mają jedynie rozkaz pilnować porządku, a nie sprawdzać, kto poszukiwany i za co. Nie ich to robota. Toteż od zarania świata wszelkie szumowiny ciągnęły do takich miejsc w poszukiwaniu azylu i okazji do zarobku niekoniecznie takiego który zainteresowałby poborcę podatkowego i który dałby się wpisać w rejestr dlatego też młoda kobieta która stanęła w drzwiach karczmy wzbudziła powszechne zdziwienie ona ona była sama miała na sobie białą nieskazitelnie czystą sukienkę czyli strój dokładnie odwrotny do tego jaki przydałby się w podróży i w ogóle jakoś tak Nikt z obecnych nie umiał ubrać własnych odczuć w odpowiednie słowa. Ona wydawała się za młoda, za ładna, za elegancka, za dobrze urodzona, za bogata, zbyt kulturalna i zbyt bezbronna, jak na otoczenie, w którym się właśnie znalazła. Co ona tu robi? Bo w to, że chyba tylko szuka guza, nikt z obecnych nie wątpił. Dziewczyna jednak nie zwracała uwagi ani na ludzi okupujących główną salę karczmy, ani na wlepione w nią namolne spojrzenia mężczyzn. Podeszła do szynkwasu i zwróciła się do stojącego za nim rosłego mężczyzny: gospodarzu, czy znajdzie się dla mnie jakiś pokój gościnny? Karczmasz nie odzywał się przez dłuższą chwilę. Najwyraźniej i dla niego obecność kogoś tak dalece, należącego do innego świata, była czymś niewyobrażalnym. W końcu udało mu się odnaleźć głos w gardle. Gościł mnie dużo, wskazał na pełną salę. Ale te ochlapusy upadną na podłogę tam, gdzie siedzą i w tym samym miejscu zasną, więc pokój jest, jak najbardziej. Zatem każ go przygotować. E... Znaczy, co przygotować? Pokój, o którym mówimy. Gospodarz przygryzł wargi i patrzył przez moment bez zrozumienia, potem jakaś myśl zaświtała mu w głowie. A co w nim przygotować konkretnie? zapytał zaciekawiony. Zmienić pościel na świeżą, posprzątać i wywietrzyć. Płacę oczywiście z góry, jeśli tego żądasz. Karczmarz skinął na jednego ze swoich pomocników i półgłosem wydał instrukcję, wskazując palcem sufit. Przynieś tam jakąś pościel, jak znajdziesz. Śmieci odgarnij i okna podwieraj. Przeniósł wzrok na zjawiskowego gościa, który stał przed nim i dodał głośniej. A wolno spytać, jaki jest cel waszej podróży, panienko? Ależ oczywiście. Dziewczyna nieoczekiwanie uśmiechnęła się ciepło. Przecież nie będę trzymać tego w tajemnicy. Zrobiła minę, jakby chciała zganić sama siebie za to, że nie zaczęła od razu od najważniejszej kwestii. Przyjechałam tu, bo szukam wszelkich burt, wielkich biatek, walk na miecze, ludzi leżących pokotem. Gospodarz wybałuszył oczy i tak już został na dłuższą chwilę. Opanował się z najwyższym trudem. A walki, żeby zobaczyć, to w góry trzeba iść. Skazał palcem okno, za którym majaczyły zatopione w porannej mgle zalesione szczyty. Tam, gdzie luan atakuje, arkach, ale wojaki mogą nie dopuścić cywila na front. Ja nie szukam wojny, żachnęła się dziewczyna. Chodzi mi o to, czy ludzi nie pozabijano w okolicy w większej liczbie. A ile to większa liczba? odparł gospodarz pytaniem. Pięciu na przykład. E, pięciu zabitych to jeszcze dzisiaj wieczorem panienka zobaczy. To dziesięciu, piętnastu? No to już może być problem, bo żandarmi jednak przychodzą i spokój robią, panienko. Ale i to się może zdarzyć. Znowu źle się wyraziłam. Czy doszły do ciebie jakieś słuchy, gospodarzu, że nieznani sprawcy wybili do nogi jakiś oddział? Mężczyzna przesunął dłonią po szczeciniastej brodzie. Tak ostatnio, co nie, powiedział. Ale jak tylko dojdą mnie słuchy, to od razu panienkę zawiadomię. Zastanawiał się, czy wypada zapytać, po co jej takie widoki? Natchnienia szuka? Poetka jakaś czy co? A jeśli nie przeszkoda, to po co panience jakieś bijatyki? Oddaję się poszukiwaniom odparła enigmatycznie. Bardzo konkretnym i bardzo dużo zapłacę za wiadomości. O dużej liczbie zabitych cywilów? Tak. A o własnym bezpieczeństwie to panienka myśli? Umiem zadbać o siebie, odparła kategorycznie i bez chwili zastanowienia. Gospodarz wzruszył ramionami. No, przekonamy się, pomyślał, już dzisiaj wieczorem, a może i wcześniej. Wyjął spod kontuaru zwój papieru i pióro, które umoczył w kałamarzu. Strefa wojny szpiegów się boją, to i kazali rejestr prowadzić. Jakie imię mam wpisać, panienko? I o. Aż odchrząknął. Jakie? I o. powtórzyła. Takiego jeszcze nie słyszał. Dziewczyna nie spieszyła się, patrząc mu prosto w oczy. Takiej kobiety jak ja też jeszcze nie widziałaś. Zapewniam. Zaina wyprzedziła dwa muły prowadzone przez Aje, wzięła Elma za łokieć i poprowadziła jeszcze dalej do przodu. Zwolniła dopiero kiedy znaleźli się poza zasięgiem głosu. Czy możesz mi wytłumaczyć dlaczego zabrałeś dziadka? Warknęła. Stary pijak, zagarnięty przez jej brata z rzeźni, nie przypominał kogoś, kto zasłużyłby na miano dziadek. Ale tak nazwała go Aja i jak większość źle dobranych przezwisk, to właśnie określenie przylgnęło natychmiast. A co? Miałem go zostawić? żachnął się chłopak. Gdyby mordercy wrócili, to przecież zabiliby go od razu jako jedynego świadka. On nie może być świadkiem, bo przecież niczego nie pamięta. Od logika jego siostry. Elmo, oczami wyobraźni, już widział dziadka, jak tłumaczy zabójcom, że niczego nie powie o masowej zbrodni, bo niczego nie pamięta, a oni wierzą i odjeżdżają, zostawiając go w spokoju. Wziąłem go z nami, bo sam sobie nie poradzi. Całkiem stracił pamięć. A czym go będziesz karmił? Nie mamy już zapasów. Nie wygląda na głodomora. Wódka zdaje się mu wystarczać. A co będzie, jak mu się skończy? Elmo zaczynał tracić cierpliwość. Wziąłem go, bo jest sympatyczny i w przeciwieństwie do ciebie przez cały czas pogodny. Bo przez cały czas nasączony. To poproś go o kilka łyków i również pokaż światu swoje sprzyjające oblicze. Postanowił jej przyciąć. To będzie pierwszy raz od początku tej podróży. Zobaczysz, że on przyniesie kłopoty. Nie klacz. Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale zatrzymał się nagle i wyciągnął rękę, wskazując niewielkie zagłębienie tuż obok drogi. O tu. Co tu? Dała się zaskoczyć Zaina. Strumy czek szamrze. Jak pójdziemy za nim w głąb lasu, to na pewno znajdziemy doskonałe miejsce na nocleg. Dziewczyna rozejrzała się uważnie, ale najwyraźniej niczego nie dostrzegła. Bo westchnęła w końcu. Przynajmniej masz dar orientowania się w terenie przyznała po chwili. Ja też cię kocham odparł. Oboje zaczekali na Aję, która prowadziła muły z ich skromnym dobytkiem na grzbietach oraz ze starym pijakiem siedzącym okrakiem na jednym z nich. Pogoda ducha malująca się na jego obliczu powinna być zaraźliwa, ale dziewczęta były zbyt zmęczone, by dać się ponieść. Z trudem udało im się zejść ze szlaku, bo krzaki przy drodze rosły bardzo gęsto. A podstawową zasadą bezpiecznego noclegu było przecież niezostawianie widocznych śladów. W końcu udało się przeprowadzić zarówno zwierzęta, jak i trochę lejącego się przez ręce dziadka głębiej, do miejsca, które znajdowało się tuż przy strumyku, a jednocześnie podróżujący drogą nie mogli go zauważyć. I co? Aja rozglądała się z rezygnacją. Znowu, nawet bez ogniska. W głodzie i chłodzie hartują się dusze. Elmo powtórzył sentencję, często wygłaszaną przez ich matkę, którą ledwie pamiętali. Nie w spełnianiu zachcianek. Ja chętnie zamienię trochę głodu na jedną malutką zachciankę zripostowała Aja. Jesteś głodna, dziecko? zainteresował się dziadek. No, trochę już tak. Nic nie jedliśmy od wczorajszego ranka. A czemu od razu nie powiedziałaś, obruszył się mężczyzna. Mam w worku serii placki. Dziewczyny spojrzały po sobie, a potem zdziwione na niego. To ty straciłeś całą pamięć, ale wiesz, co masz w podróżnym worku? A no tak, mężczyzna sprawnie rozwiązał supeł i grzebał już w swoim bagażu. Wiem też, co mam w bukłaku? A pamiętasz swoje imię? zainteresował się Elmo. Nie. A to kim jesteś? Również nie. Mówisz, jak ktoś wykształcony? Ty też odparł dziadek i zaczął dzielić ser, kładąc odpowiednie porcje na grubych plackach. Usiedli pod najbliższym drzewem, licząc trochę na to, że gęste, bogato ulistnione gałęzie utrzymają choć trochę iluzorycznego ciepła. Ludzie zawsze instynktownie wybierają schronienia, które posiadają coś w rodzaju dachu. Dziewczęta, co było dużym zaskoczeniem dla mężczyzny, który obserwował je uważnie, wcale nie rzuciły się na jedzenie i nie zapchały sobie od razu ust. Obie odrywały po małym kawałku, który potem żuły długo. Nigdy nie brały do ust tyle, by uniemożliwiło im to udział w dyskusji, którą zainicjował ich młodszy brat. A nie pamiętasz, kim jesteś? Nie masz żadnych skojarzeń? Dziadek aż się skrzywił, usiłując przypomnieć sobie cokolwiek. Niczego nie pamiętam. A jaki masz zawód? Nie wiem. Ciekawe. Mówisz jak człowiek kultury, a jednocześnie masz muskularne ręce, w dodatku poznaczone bliznami. Najgroźniejszy z obrońców biblioteki, podpowiedziała Aja, a mężczyzna parsknął śmiechem. Albo nieustraszony zabójca smoków ze swoim oddziałem krwiożerczych filozofów. Tym razem roześmiały się dziewczyny. Elmo tylko kręcił głową. Tak doskonale zachowane funkcje intelektualne przy jednoczesnej całkowitej utracie pamięci. No, nieprawdopodobne. Właśnie dziadek pociągnął duży łyk ze swojego ogromnego bukłaka. Może utrata pamięci została spowodowana tym, że byłeś świadkiem dramatycznych zdarzeń? Może to efekt koszmarnej zbrodni albo nadużywania alkoholu. Mruknęła zaina. Bez urazy, oczywiście. Aja wyciągnęła rękę i dotknęła przedramienia mężczyzny. Zastanawiam się, kto może mieć takie mięśnie i tyle blizn? Może drwal? Dziadek drgnął nagle. Drwal, powtórzył, jakby olśniony. To coś mi mówi, chyba. Hm. Zgodził się Elmo z uprzejmości. Pierwszy w historii robotnik leśny, który wysławia się z prawidłowym akcentem. No, czekaj, a ja trwała przy swojej koncepcji. A co jeszcze masz w swoim worku? Pamiętasz? Mam ciepły koc, eleganckie ubranie, siarkę na insekty. Elmo chciał zakpić na temat połączenia drwala z elegancją. Ale mężczyzna nagle uderzył dłonią o kolano. Wiem, co wynika z połączenia tych rzeczy, wykrzyknął. Jestem żołnierzem. Przypomniałeś sobie? Nie, tylko że wszystko do siebie pasuje. Znasz trzy zasady, które każdy żołnierz musi spełnić na polu walki? Nie znam. Chłopak zaprzeczył ruchem głowy. To słuchaj. Dziadek rozcapierzył palce u prawej dłoni i zaczął je kolejno zginać. Po pierwsze, na polu walki musisz być zawsze elegancki. Po drugie, nie wolno ci się zgubić. Po trzecie, jeśli jednak się zgubisz, to pamiętaj, że ciągle masz być elegancki. Dziewczyny zaczęły się śmiać, a Elmo zamarł w zdziwieniu. Tylko mężczyzna patrzył teraz nieufnie. No co? Przecież wszystko pasuje. Mam muskuły, blizny i eleganckie ubranie. Jestem żołnierzem. Tajemnicza podróżniczka pojawiła się w głównej sali karczmy w chwili, kiedy na zewnątrz zapadał właśnie zmrok. Tym razem Io zamiast lśniąco białej sukni, miała na sobie szeroką, chyba dachmeryjskiego kroju spódnicę. Wysokie buty z cholewami i ciepłą skórzaną kurtkę podbitą barankiem. Ten pseudogóralski strój dalece bardziej pasował do tego wnętrza niż poprzedni, ale i tak ściągał spojrzenia bywalców równie mocno, jakby jego właścicielka pojawiła się tutaj nago. No, zaczyna się, pomyślał gospodarz za ladą, widząc pierwszą próbę szturmu. Wielkiego, prymitywnego i spoconego draba, który zastąpił dziewczynie drogę Ej, lala, chono la. tu do mnie Nie byłam z wami umówiona, panie Odparła i o oschle Ha, ale pana znasz Wiesz, kto jestem? Proszę, zejdź mi z drogi, panie No dalej! Drab wyciągnął rękę w kierunku bioder dziewczyny i o zrobiła krok do przodu, prawie przyklejając się do wielkiego mężczyzny, a potem uderzyła go od dołu otwartą dłonią, nawet niezbyt silnie, ale za to dokładnie między szeroko rozstawione nogi. Kiedy stracił oddech i zaczął zginać się w pół, zgrabnie uskoczyła na bok, a potem omijając przeszkodę, ruszyła znowu w stronę szynkwasu. Biesiadnicy na sali rechotali głośno, ale każdy, kto miał rozum, wiedział, że to nie koniec kłopotów dla obcej. Ta jednak zdawała się niczym nie przejmować. – Gospodarzu, daj mi proszę szmatkę nasączoną w wódce – zadysponowała. – Szmatkę? – No tak. Muszę umyć sobie dłoń, którą go uderzyłam. Kiedy zdziwiony niecodziennym zamówieniem karczmarz spełnił jej prośbę, dodała – czy udało ci się znaleźć odpowiedniego człowieka? Tak pani. Nie mógł oderwać wzroku od szmatki, którą dokładnie wycierała sobie dłoń. Marnować wódkę tylko po to, żeby rączkę umyć. No ale klient płaci, klient żąda. Nie ma dziwne, jak mówili w wojsku. Czy przewodnik jest godny zaufania? I co tu odpowiedzieć? Gospodarz sam nigdy po górach się nie pałętał. On prowadził porządny, zyskowny interes nie po to przecież, żeby sobie tyłek po chaszczach telepać. Mógł się opierać tylko na opiniach, które słyszał. No ale z drugiej strony na ludziach się znał i wiedział, kto mówi prawdę, a kto łże. No mniej więcej przynajmniej. Z tego co wiem, jak dotąd nie obrabował ludzi, których prowadził. A przynajmniej nie w czasie, kiedy spali. Zażartował. Jej uśmiech świadczył, że doceniła dowcip. Na szczęście nie boję się ani rabunków, ani zasypiania w towarzystwie Nieznajomych, wyjaśniła, gdzie on jest? Gospodarz podniósł rękę i strzelił palcami. Z za najbliższej ławy podniósł się starszy mężczyzna z krótko ostrzyżoną siwą brodą. Był ubrany na modłę tutejszych górali, w filcowe spodnie i skórzaną kurtę. Jego głowę ozdabiał kapelusz z szerokim rondem, którego nie zdjął nawet w karczmie. Wyglądał na ogarniętego, jeśli chodzi o sprawy światowe, dopóki nie podszedł bliżej. Biła od niego okropna woń, będąca rezultatem wymieszania smrodu źle wyprawionych skór, dymu z wędzarni i chyba capa. Jestem Faron, przedstawił się ochryple. Io. Dziewczyna wyciągnęła rękę w jego kierunku. Nie bardzo wiedział, co z nią zrobić, ale przynajmniej się nie speszył. Wielu jużem kupców przeprowadził przez góry. Zaczął, ale nie dała mu dokończyć. Zbujowanie znasz? zapytała. Na rabunek chodziłeś? Zawahał się przez chwilę, a potem odparł. Tak, znam zbujowanie. Potrafię panienkę ochronić. A ja ochrony nie potrzebuję. Chcę wiedzieć, czy się nie zlękniesz. Wzruszył ramionami. Strachu nie znam. To dobrze. Patrzyła na niego uważnie, a najwyraźniej ilustracja musiała wypaść korzystnie, bo dodała. W takim razie zaraz wyruszamy. Teraz dopiero go zadziwiła. Nie tylko jego zresztą. Gospodarzowi wypadł z ręki jeden z skupków, który wziął, żeby nalać na przybicie transakcji. Jak zaraz przewodnik nie mógł uwierzyć. Przecież właśnie zmrok zapada. A co nam nie pasuje w ciemnościach? Zapytała. No właśnie to, że ciemno. Koń się potknie. Nie będziemy zatem jechać w siodłach, weźmiemy wierzchowce za uzdy i poprowadzimy za sobą. A jak człowiek się potknie? Faron wskazał i o palcem. Ten człowiek się nie potknie, również pokazała na siebie. Bo ten człowiek weźmie sobie kij. I radzę też drugiemu człowiekowi, przeniosła palec, wskazując teraz na przewodnika, żeby też wziął kij do ręki, wtedy i on się nie potknie. Ale nocą się nie podróżuje. Dlaczego? Dzikie zwierzęta grasują. Niby jakie? Jak niedźwiedź podejdzie, to rzucimy mu torbę z żywnością i uciekniemy. A cała reszta nas nie zaatakuje z zupełną pewnością. Wilki też nie? W zimie to może. Doprowadzone głodem do ostateczności, mogłyby się rzucić na człowieka, ale w lecie, mając żarcia w bród, nigdy w życiu. A dziki? Uwierz mi, kiedy dzik spotka w lesie człowieka, to boi się tak samo jak on. Każdy z nich chce uciekać. Chyba że locha z małymi. Ale co locha z małymi miałaby robić w nocy na środku drogi, co? O dobra, dobra. Przewodnik przyjął jej częściowo kpiący, częściowo drwiący ton. A jak na węża poćmicy panienka nastąpi? Wąż na drodze? To tak. Tak. Przyznała mu rację. Wąż rzeczywiście lubi wygrzewać się w promieniach słońca na samym środku traktu, to prawda. Ale skąd wąż weźmie promienie słońca w samym środku nocy? Na to nie mam żadnego pomysłu. Przekorna baba. I choć absolutnie nie zgadzał się z tym, co mówi, to jednak rogata dusza tej dziewczyny zaczęła się właśnie przewodnikowi podobać. Nikt nie podróżuje w nocy, panienko. Powtórzył więc bardziej już zobowiązku niż żeby ją przekonać. Nikt! Będziemy zatem pierwsi. Góral sięgnął po ostateczny argument. A jeśli nas zbójcy zaatakują, wtedy dwa kije nie wystarczą. Jacy zbójcy? Nie posiadała się ze zdziwienia. Przecież przed chwilą ty sam, były rozbójnik, powiedziałeś, że nocą nikt nie podróżuje. Więc na kogo mieliby zbójcy czekać po ciemku na trakcie? Przewodnik poddał się w dyskusji, machając ręką, a gospodarz zaskoczony upuścił drugi kubek. Patrzył na dziewczynę rozszerzonymi oczami. A, no tak, to, to z rozumu wynika, powiedział. No ona ma rację. Że też mi to nigdy do głowy nie przyszło. To był oszust, oznajmił dziadek, kiedy tylko ruszyli w dalszą drogę. Skąd wiesz? Zaskoczony Elmo o mało nie potknął się na jakiejś dziurze, która ziała na samym środku gruntowej drogi. Przez cały czas się do ciebie uśmiechał. I to wystarczy, żeby kogoś nazwać oszustem? Nikt nigdy się do ciebie nie uśmiechnął? Siwy mężczyzna tylko westchnął najwyraźniej nie zamierzając mówić nic więcej. Ale Elmo napierał. Wytłumacz, proszę. Może być. No dobrze. Powiedz mi kto się do ciebie uśmiecha? Wszyscy? Heh. a jeśli odrzucisz matkę, ojca, siostry, kochankę i wszystkich bliskich, kumpli od wina i ludzi, którym opowiadasz udane dowcipy, to kto się do ciebie uśmiecha? Chłopak gorączkowo przeszukiwał pamięć. No. Generalnie ludzie się do siebie uśmiechali. Ha, czy na pewno? Co robili ci, którzy wyrzucali go z domu? Co robili fałszywi oskarżyciele? Co masz na myśli? Odpowiem ci. Uśmiecha się do ciebie kupiec, oberżysta, handlarz niechodliwym towarem, kapłan na niedochodowej placówce, przekupka, naganiacz w burdelu albo pośrednik w nabywaniu nieruchomości, nawet właściciel gospody, pod warunkiem, że nie ma pełnej sali i wynajętych wszystkich pokoi na górze. Wtedy na zimno, ale z satysfakcją, odprawi cię, pokazując, gdzie twoje miejsce. Do czego zmierzasz? Uśmiechają się do ciebie ci, którzy chcą coś sprzedać. Elmo potrząsnął głową. Chyba nie do końca się z tobą zgodzę. No dobrze, zerknij z drugiej strony. Spotykasz faceta, który sam do ciebie podchodzi i mówi, że zna jedyny sposób na przejście granicy bez kontaktu z wojskiem, bez pytań, podejrzeń, przesłuchań i wszelkich innych kłopotów. Trwa wojna, ale on wie, jak was ocalić. Musicie połączyć się z innymi biedakami w jeden wielki konwój, a jego przyjaciel poprowadzi was do arkach, tak żebyście nikogo nie napotkali po drodze. A co w tym dziwnego? Wszystko. A najbardziej niecodzienny jest fakt, że facet, który mówi o Twoim ocaleniu, bez przerwy uśmiecha się do ciebie przymilnie, nieprawdaż? Powinien mieć bardziej dramatyczny wyraz twarzy? No zaraz. Ty też się do mnie uśmiechasz. Ja po prostu jestem przepełniony optymizmem, sprzyjaniem i miłością do świata. Mnie tu po prostu dobrze. Bo cały czas się nasączasz. Lepszy pijany szczęśliwiec niż trzeźwy ponurak. Dziadek, jakby na potwierdzenie swoich słów, pociągnął łyk ze swojego bukłaka i, co ciekawsze, nie pomylił przy tym kroku. Jakby ktoś prowadził go na niewidzialnym sznurku. Elmo natomiast nie mógł poradzić sobie z myślami we własnej głowie. Kim ty naprawdę jesteś? zapytał po chwili. Po jednym spojrzeniu, niby odkrywasz oszusta, znasz się na ukrywaniu obozowiska, umiesz oporządzać muły, a jednocześnie mówisz jak człowiek wychowany w bibliotece. Ty też. Ale ja pamiętam swoje imię. A ja nie, ale wiem, jak zajrzeć do duszy obcego człowieka. Droga wiodła po zboczu niewysokiego wzgórza. Lecz nawet to łagodne podejście sprawiło, że dziadek zadyszał się i musiał przystanąć. Elmo postanowił wykorzystać sytuację. Sądząc, że postępuje wyjątkowo sprytnie, postanowił wybadać siwego mężczyznę. A. co byś powiedział o mnie? Tak na pierwszy rzut oka. Dziadek nie odwrócił głowy. Ruszył pod górę i to nawet w niezłym tempie, ciągnąc za sobą chłopaka. Twoje imię jest fałszywe, tak samo zresztą jak i imiona twoich sióstr. Elmo znowu się potknął, choć tym razem na drodze nie było żadnej dziury. Po prostu źle postawił nogę. Poleciał do przodu, robiąc kilka chaotycznych i niezbornych kroków. Tylko cudem nie wylądował twarzą w pokrzywach rosnących na poboczu. Po chwili odwrócił się gwałtownie. Skąd wiesz? Nie wiem. Odparł dziadek filozoficznym tonem. Tylko się domyślam. Chłopak nie bardzo wiedział, jak się zachować. Nie miał pojęcia, co powinien powiedzieć. Był jeszcze za młody, by zebrać tak zwane życiowe doświadczenie. Stał więc nie podejmując decyzji, aż dogoniły ich jego siostry. Co się stało? zapytała bardziej domyślna Aja. On wie, że jesteśmy oszustami mruknął Elmo. Tego nie powiedziałem, zastrzegł się dziadek natychmiast. Używanie przybranych imion nie jest żadnym przestępstwem. A skąd on wie? Zainteresowała się Zaina. Wygadałeś się? Nie. Mniejsza z tym. Aja opadła na ziemię pod najbliższym drzewem i z westchnieniem ulgi oparła plecy o jego pień. Zróbmy postój, bo jestem tak zmęczona, że, że nie wiem, co chciałam powiedzieć. Dobry pomysł, zgodził się dziadek. Muszę się czegoś napić. Podał Ai swój bukłak. Niewielki i podróżny, w którym trzymał wodę. Zawartością tego z wódką nie częstował nikogo. Elmo opadł na ziemię tuż obok, a muły zajęły się skubaniem przydrożnej trawy. Jedynie siwy mężczyzna stał nieporuszony jak posąg, jakby nagle zaczął czerpać z tajemniczego źródła jakieś zupełnie niesamowite siły. Chłopak miał odczucie, jakby dziadek domagał się prawdy, albo nie. Może to po prostu tajemnica ciążyła mu coraz bardziej i sam chciał się przed kimś wygadać. W każdym razie powiedział: Tak naprawdę mam na imię Neliden. Przez dwa, eh? Hm. Mm. Dla odpowiedniego akcentu skąd wiesz? Dziadek uśmiechnął się nagle. Wiem, że kiedyś znałem faceta o imieniu Nolan, i on mi wytłumaczył. Takie imię pochodzi wprost ze starożytności, z czasów, kiedy jego przodkowie tworzyli cesarstwo Luan. A wtedy ludzie mówili inaczej, bo jego imię dzisiaj wymawiałoby się z akcentem na pierwszą sylabę, mówiąc przesadnie NOLAN, akcent na O. Wiem. Właśnie. A wtedy podobno akcent stawiano na ostatniej sylabie. Stąd nolan przez dwa a tylko po to, żeby ludzie wymawiali to imię jako, znowu powiem przesadnie, nolan. Akcent na a. Wiem, powtórzył Elmo. Chyba każdy słyszał o Nolanie. Czyli, siwy mężczyzna na chwilę zawiesił głos. Skoro jesteś Neriden, to. Jesteś księciem? Odpoczywający na poboczu chłopak zaczął się śmiać. Wiesz, książę to chyba taki gość, co ma mnóstwo pałaców, kupę złota, władzę, wpływy i posłuch u cesarza, ale nie frajer, który pylistym gościńcem prowadzi dwa muły i dwie siostry, a wszystkich o suchym pysku. No, wybacz, obruszyła się natychmiast Zaina. Twoje porównanie jest wielce niestosowne. Dziadek nie komentował. Stał po prostu bez słowa. A chłopakowi znowu wydało się, że w jakiś nienamacalny sposób zmusza go do odpowiedzi. Położył więc splecione dłonie pod głowę i zamknął oczy. Tak, jestem księciem, powiedział. Prawdziwe imię kłótliwej zainy to mezena, a Aja naprawdę ma na imię Klito. Regularne księżniczki. Ale gdybyś chciał, żeby dla zysku wydoiły ci krowy albo popasały owce na łące, to obie się podejmą. Siwy mężczyzna uśmiechnął się, ledwie dostrzegalnym skrzywieniem warg. Widać było, że nie bardzo wie, co powiedzieć w takiej sytuacji, co mogło znaczyć, że jest z natury dość wrażliwym człowiekiem. Ewidentnie zaciekawiła go historia rodzeństwa, ale nie wypadało mu zadawać pytań. Przysiadł się więc obok, zamierzając chyba postawić na cierpliwość. Ale nie. On miał inny plan. Wiem, że zaraz uraczysz mnie wyciskającą łzy historią o tym, jak popadliście w biedę, więc muszę cię uprzedzić. Takich historii słyszałem już tysiące. W większości nieprawdziwych, wpadł mu w słowo Elmo. Niekoniecznie. Myślę, że w tych opowieściach tkwiło sporo faktów. Generalnie jednak połowa z nich była opowieściami o głupocie, a druga połowa o pechu. Jaka jest twoja? O głupocie i powinności. Roześmiał się chłopak, bo bardzo spodobał mu się podział historii upadków na kategorie. Aja i Zaina również się uśmiechały. Głupota i powinność to jedno i to samo, braciszku. Upomniała go Aja, której prawdziwe imię brzmiało klito. To synonimy tego samego słowa. Coś w tym jest. Dziadek rozsiadł się wygodniej. Zamieniam się w słuch, zatem. Kiedy tu niewiele jest do opowiadania podjęła Zaina. Naszą szlachtę również można podzielić na dwie kategorie. Tych bardziej inteligentnych i zapobiegliwych oraz tych, co trwają w powinności wobec cesarstwa, czyli jak ustaliliśmy przed chwilą, głupich. Jak rozumiem, Nolana zaliczyłabyś do pierwszej kategorii. Oczywiście, z tym jeszcze, że rodzina Nolana miała wyjątkowy dryg do robienia interesów na przestrzeni wielu wieków i stąd jego bajeczna fortuna, mogąca się równać z cesarską bez mała. Tyle, że ten obraz nie jest wcale aż tak czarno-biały, jak może się wydawać, dodała swoje Aja. Owszem, w Syrinx jest wiele starych rodów, które muszą oddawać synów na służbę w cesarskiej administracji, a córkami wręcz handlować na rynku matrymonialnym dla nowobogackich, którzy chcą stać się szlachcicami i wkroczyć do pałaców. Generalnie jednak średnio jest średnio. Tacy jak Nolani, tacy, którzy całkiem upadli, to raczej ekstrema. Domyślił się dziadek. Właśnie. No a skąd w takim razie wasz los? Nasza rodzina trochę za bardzo przejęła się hasłem, że szlachta ma wszystko poświęcić dla cesarstwa, a prywata i dbanie o siebie, o swój zysk, jest obrazą świętej moralności i zaprzeczeniem powinności wobec państwa. O powinności już mówiliśmy otóż to. W wyniku niewłaściwego pojmowania znaczenia tego słowa nasza rodzina wyzbyła się wszelkich, nielicznych już zresztą dóbr i zamieszkała w stolicy. Czasy były trudne, pieniędzy mało, a zarabiać moi przodkowie nie potrafili. No i rodzina pauperyzowała się coraz bardziej. Rozumiem, że godność nie pozwalała wystawić córek na żer dla nowobogackich, a służba w charakterze urzędnika byłaby ujmą dla honoru synów domyślił się dziadek. W rzeczy samej, jakbyś widział te wydarzenia. No ale bieda to jeszcze nie skrajna nędza ani wygnanie. Owszem. Szlachcic bierze udział w zgromadzeniu, w różnych radach i za te skromne honoraria z głodu nie powinien umrzeć. Tyle, że pauperyzacja następuje błyskawicznie. Pod koniec mieszkaliśmy w jakiejś budzie, wśród zwykłych poddanych cesarza, którzy trudnili się jakąś konkretną pracą i serdecznie nas nienawidzili za to, że dzieci w naszej rodzinie, zamiast gonić do roboty, były starannie uczone przez rodziców. Siwy mężczyzna skinął głową z całym zrozumieniem zawiłości stosunków między sąsiadami. A co się stało, że wylądowaliście na ulicy? Prawa Geberika, lata temu. To ten, który ma stadion własnego imienia, ale nie był budowniczym, tylko go na nim zamęczono. Wiem, wiem. Co? Ojciec brał udział w spisku? No skąd? Nie wiem do czego byłby potrzebny spiskowcom zwykły nędzarz, pozbawiony krzty wpływów i jakichkolwiek możliwości. Ale na zgromadzeniu siedział tuż przy jednym ze spiskowców. No niby wiadomo, że. Przydział miejsc następuje według alfabetu, niby wiadomo, że ojciec, nawet gdyby chciał spiskować, to chyba tylko razem z niezadowolonymi praczkami przy kanale, bo nikt, z choć odrobinę wyższych sfer, do niczego go nie potrzebował. Ale co z tego, że nie spiskował? Mógł. No i siedział przy niewłaściwej osobie. Co mu zrobili? Miał szczęście. Tylko ścieli i pogrzebu zakazali. Zwierzęta miały załatwić sprawę szczątków. Wywinął się od wielu dni tortur w odróżnieniu od reszty spiskowców, na których coś mieli. Brak jakiegokolwiek znaczenia ojca i to, że jego imię nic nikomu z ludu nie mówiło, zamieniły się w ostatni łód szczęścia. Tylko ścieli, powtórzył dziadek. No, fakt. Jak los na loterii. A mamą i nami nikt się nie interesował. Tyle, że przyszli sąsiedzi. Zabrali wszystko, co było do zabrania. W mordę każdemu dali. Na szczęście siostry były jeszcze za małe. No ale z mamą robili straszne rzeczy. Elmo opuścił głowę. Pewnych widoków nie da się odzobaczyć. Ta? Ja. No i poszliśmy w świat. Boso. Bo nawet sandały nam zabrali. A kiedy wyszliśmy na ulicę, to jeszcze sąsiadka wróciła, ta, co mieszkała najbliżej, i zdarła ze mnie tunikę. Także w świat poszedłem goły i bosy, w sensie jak najbardziej dosłownym. Elmo zamilkł, więc opowieść podjęła Aja. Póki żyła, dbała o nas mama. Pracowała w jakiejś gar kuchni. Zarabiała niewiele, ale trochę jedzenia dla dzieci zawsze się znalazło. A potem podrośliśmy i sami poszliśmy do roboty. W sam raz zdążyliśmy okrzepnąć tuż przed tym, jak zostaliśmy sami. W sposobie, w jaki się wyrażasz, nie ma śladu gminnego akcentu. Mama szczególnie dbała o naszą naukę. Jednak nie da się być na chodzie przez całą dobę. Więc szybko zmarła. Cicho. Poderwał się nagle Elmo. Kto siedzi drogą? Spokojnie. Dziadek tylko machnął ręką. Słyszę ich od długiego czasu. I nie przestrasz się, kiedy ich zobaczysz. To zbrojni. Co? Co? Jesteś w stanie usłyszeć szczęk oporządzenia, zanim jeszcze zobaczysz człowieka? No raczej tak. E, spokojnie. Nie zamierzają na nas napaść. Kiedy nas zobaczą, mogą położyć ręce na głowniach, ale generalnie mają nas w dupie. Więc nie wykonujcie gwałtownych ruchów. Te wszystkie rzeczy można usłyszeć? Tym razem dziadek zaczął się śmiać. Może i nie wiem, jak mam na imię, ani kim jestem za to wiem jedno. Za krótko jeszcze żyjesz na świecie, żeby o nim cokolwiek wiedzieć. Za krótko. Faron przez całą niełatwą drogę, przez pogrążony w ciemnościach gościniec, zastanawiał się, do czego tajemnicza kobieta potrzebowała przewodnika. Szła przodem, prowadząc swojego konia za uzdę i przyspieszając, ilekroć chciał się z nią zrównać. O nic go nie pytała, nie potrzebowała żadnych informacji. Więc może chodziło po prostu o męskie towarzystwo, o silne ramię w pobliżu. Raczej nie. Strofował sam siebie i on nie wyglądała na kobietę, która boi się kogokolwiek. Robiła jednak dziwne rzeczy. Na przykład potrafiła zatrzymać się nagle i opaść na kolana, a potem jeszcze oprzeć się na dłoniach. Zbliżała twarz do ubitej ziemi i trwała tak długą chwilę. I niby co robiła w takiej pozycji? Węszyła jak pies? Kiedy kolejnym razem zbliżył się trochę, zauważył dokładnie w świetle gwiazd, że jej nozdrza poruszały się lekko. A więc jego podejrzenie było słuszne. Węszyła zaraza. Ale co człowiek może wywąchać z pylistej powierzchni gościńca, tego już nie wiedział. Na szczęście nie była istotą nadprzyrodzoną. Zdarzały jej się też wpadki. Pani podskoczył tuż przed świtem. Nie idźcie dalej, tam wojsko. Skąd wiesz? Bo zawsze tam stoją, to punkt kontrolny przed groblą. Aha, szum wody głuszy ich dźwięki, ale czemu nie mogę ich wyczuć? Bo wieje nam od pleców? Zresztą co panienka chciałaby nosem wyczuć? Nie te nogi, czy co? Rzeczywiście masz rację. Chodźmy tam. Niech się panienka nie waży! Chwycił ją za rękę i przytrzymał, bo naprawdę chciała już ruszyć przed siebie. Toż tam wartownicy są wystawieni! Jak się przestraszą w ciemności, to do nas strzelą! Z czego? No jak z czego? Z koszy! Wzruszyła ramionami. Przyjęła jednak argumentację swojego przewodnika, bo zwinęła dłonie w tubę i zbliżyła do ust. Hej, wy tam na posterunku, nie musicie się bać! Bełt wystrzelony z kuszy świsnął jej tuż koło ucha. Strzelec wiedział, że gdyby ktoś przedzierał się przez las, to musiałby usłyszeć przynajmniej jakieś szelesty. Mierzył więc wzdłuż osi drogi na słuch. I prawie mu się udało. Faron szarpnął i o za ramię i zaciągnął za osłonę własnego konia. Co, zwariowali? Dziewczyna najwyraźniej nie mogła zrozumieć, co się stało. Do kobiet strzelają? Panienko, jesteśmy na granicy, za którą trwa wojna. Wojna nie upoważnia nikogo, żeby strzelać do kobiet. Ale to granica z Arkach, panienko. No to co? W armii Arkach wojują same baby, więc kiedy ci na warcie usłyszeli twój głos, to strzelili, myśląc pewnie, że ich niezwiadowca się zakradł. Aha. I opatrzyła jednak bez większego zrozumienia. Otrząsnęła się dopiero po chwili. Złożymy skargę na wartownika? W pasie wojny? Skargę na wartownika? Bardzo panienka chce poleżeć związana w klatce o wodzie i chłodzie przez parę nocy? Bo co? Bo to nam zrobią, jak ich wkurwimy. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji Audioteki.